Cześć, dzisiaj będzie o newsie, który wczoraj obiegł po prostu cały internet i widziałem, że bardzo dużo ludzi było zainteresowanych tym tematem. Chodzi oczywiście o fale grawitacyjne, a dokładnie o potwierdzenie wykrycia fal grawitacyjnych w laserowym interferometrze LIGO. Kiedyś już robiłem odcinek o tym, jak wykryjemy fale grawitacyjne i możecie obejrzeć go sobie tutaj właśnie w tym okienku, które się pojawiło. Natomiast na początek opowiem może w ogóle, w jaki sposób działa LIGO, bo jest to bardzo skomplikowane i bardzo ciekawe urządzenie. To, co widzicie tutaj na animacji w tle, to właśnie zasada działania tego laserowego interferometru. Wiązka lasera z emitera zostaje rozszczepiona na dwie wiązki i leci osobnymi kanałami o długości 4 km. Po odbiciu się od zwierciadeł na końcach tunelów wraca z powrotem i zostaje skierowana do detektora. I tu zaczyna się cała magia, ponieważ jeżeli przez Ziemię w tym momencie przechodzi jakaś fala grawitacyjna, to odległość między lustrami a emiterem zwiększa się i zmniejsza, po prostu faluje. I właśnie te niewielkie wahania odległości wykrywa detektor LIGO i później daje nam znać, że właśnie wykrył falę grawitacyjną. W jaki sposób jednak LIGO odróżnia fale grawitacyjne od innych źródeł drgań, takich jak na przykład trzęsienia ziemi czy przejeżdżające gdzieś w oddali pociągi czy samochody? No tutaj zabezpieczeń jest kilka. Po pierwsze, lustra LIGO są zawieszone na specjalnym systemie wytłumiającym, który wytłumia wszelkie te właśnie drgania pochodzące z ziemi. Natomiast drugi stopień zabezpieczenia to drugi taki sam interferometr, który znajduje się też w USA i jeżeli obydwa wychwycą dokładnie to samo, no to mamy w tym momencie do czynienia z falą grawitacyjną, a nie z przejeżdżającym pociągiem, który już w takiej odległości nie wpływałby na ten drugi detektor. Zaznaczyć trzeba, jak bardzo czułym instrumentem jest LIGO. Te zmiany czasoprzestrzeni wywołane falami grawitacyjnymi są niezmiernie małe, wielkości 1/1000 średnicy protonu. Daje to więc pojęcie, z jak precyzyjnym urządzeniem mamy do czynienia. A czym właściwie są owe fale grawitacyjne, które wykryliśmy? Podobnie jak kamień rzucony w taflę wody sprawia, że rozchodzą się po niej fale, tak samo dwa masywne orbitujące wokół siebie i łączące się obiekty w przestrzeni kosmicznej produkują takie fale, tyle że grawitacyjne, które przechodzą przez czasoprzestrzeń i przez cały wszechświat. Fale grawitacyjne, które zaobserwowaliśmy, pochodziły z połączenia się dwóch czarnych dziur w odległości 1 300 000 000 lat świetlnych stąd, czyli też 1 300 000 000 lat temu. Jedna czarna dziura miała 29 mas Słońca, druga 36 mas Słońca. A w czasie ich połączenia wypromieniowany został ekwiwalent energii o masie 3 mas Słońca. Obracając się wokół siebie z prędkością 50% prędkości światła, czarne dziury powodowały właśnie tworzenie się tych zmarszczek w czasoprzestrzeni. Zmarszczki podróżowały sobie przez wszechświat i w zeszłym roku przeleciały właśnie przez kulę ziemską, odkształcając ją. Nie tak bardzo jak tutaj na tej animacji, oczywiście jest ona przesadzona, ale pokazuje mniej więcej, w jaki sposób detektory wykrywały te fale. Zgadzało się wszystko, łącznie z przesunięciem w czasie wykrycia sygnału, związane z tym, że między detektorami była oczywiście dosyć spora odległość. Z takiego na pierwszy rzut oka prostego zapisu fali, jaki widzimy tutaj i jaki wygenerował LIGO, możemy wyczytać bardzo wiele, chociażby to, skąd pochodziła ta fala grawitacyjna, czyli z połączenia tych dwóch czarnych dziur, ich masa, a nawet z racji na to, że mieliśmy dwa detektory, mniej więcej kierunek, z którego pochodziło. Co ciekawe, jest tu też aspekt Polski, ponieważ analizą danych i wydobyciem właśnie tego skoku, który wskazywał na fale grawitacyjne, zajmował się profesor Andrzej Królak z Instytutu Matematycznego Państwowej Akademii Nauk i jego 15-osobowy zespół polskich naukowców. Wykrycie fal grawitacyjnych po raz kolejny doświadczalnie potwierdza słuszność teorii względności opracowanej przez Alberta Einsteina i to 100 lat temu. Jakie jednak konsekwencje dla nas, dla ludzi, niesie ze sobą potwierdzenie istnienia fal grawitacyjnych? Ciężko tak naprawdę zawyrokować na tym etapie. To tak jak z elektrycznością, kiedy po raz pierwszy pokazywano jej działanie i odkryto, że istnieje, nadawała się tylko właściwie do cyrkowych namiotów osobliwości. A dzisiaj, no dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić życia bez prądu elektrycznego. I podobnie jest z falami grawitacyjnymi. Przede wszystkim będziemy mogli zajrzeć dużo wcześniej
wcześniej i dużo dalej niż przy pomocy fal elektromagnetycznych, ponieważ w pewnym momencie natrafiamy na barierę wczesnego wszechświata, przez którą już fale elektromagnetyczne nie mogły przechodzić, a fale grawitacyjne jak najbardziej. Będziemy więc mogli obserwować sam początek tworzenia się wszechświata, właściwie można powiedzieć nasłuchiwać go dzięki falom grawitacyjnym. Powstawać będą coraz doskonalsze aparatury, które mierzyć będą fale grawitacyjne i będziemy mogli mierzyć ich większe zakresy. Dużo ludzi pytało się jeszcze, czy potwierdzenie fal grawitacyjnych oznacza, że będziemy mogli podróżować z prędkościami większymi niż światło i sięgać gwiazd. Otóż, no, bezpośrednio nie jest to ze sobą związane i absolutnie nie oznacza to tego, że za 10 lat polecimy sobie na przykład do układu Alfa Centauri. Nie, 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 to zupełnie nie o to chodzi. Natomiast doświadczalnie potwierdziliśmy po raz kolejny, że przestrzeń, czasoprzestrzeń może kurczyć się, rozszerzać, można ją wyginać i tak dalej, a więc generalnie potwierdza to też, że możliwe jest stworzenie silnika warp, czyli silnika napędu Alcubierra, który właśnie zakrzywiałby czasoprzestrzeń. Nie wiemy jeszcze do końca, jak to zrobić, musielibyśmy odkryć tę egzotyczną materię, która wyginałaby tę czasoprzestrzeń w odpowiedni sposób, natomiast wiemy już, że sama zasada działania tego silnika jest jak najbardziej możliwa. Może więc słowa Michio Kaku, który stwierdził, że do końca tego stulecia będziemy latać do innych gwiazd, nie są jednak tak nieprawdopodobne i fantastyczne, jak wydawałoby się na pierwszy rzut oka i ucha. Na pewno będę śledził temat i jeżeli coś ciekawego pojawi się jeszcze w kwestii detekcji fal grawitacyjnych, to zrobię o tym odcinek. Was zachęcam do zadawania swoich pytań w komentarzach, na najciekawsze oczywiście odpowiem, a te super ciekawe trafią do astrofonów. Jutro będzie multiastrofon i jutro będę też grał w grę na hitboxie, na livestreamie. Dam znać jeszcze oczywiście na Facebooku o której godzinie. A was żegnam już w tym momencie, patrzcie w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.